Cześć, witamy serdecznie z Zadupia. Dzień dobry. Rozpoczynamy dzisiejszą misję na Księżycu. Kosimy, naprawiamy traktorek, zbieramy dynię. I coś jeszcze jest w planie? Sadzenie malin? Nie wiem, czy to powiedziałam, czy nie. Tak, przywieźliśmy maliny z ogródka. Spróbujemy je posadzić. To już będzie druga albo trzecia próba sadzenia malin tutaj. Po poprzednich nie ma śladu. Jak po większości rzeczy. Spróbuję naprawić traktorek. Film z tego procesu będzie tutaj, na tym drugim kanale, gdyż tutaj się nie robi takich rzeczy. Jak traktorek nie będzie naprawiony, to nie zobaczycie, jak nim jeździmy. A jak będzie, to trochę też pojeździmy dzisiaj. Powozimy to, co pokosimy, na kompost. I powozimy może dynię do samochodu. To chyba się przyda to. Mamy jedną dynię mniej. Tutaj wrzucę takiego klipa z aferą dyniową. Ktoś się nie boi, zajebał. Przyszły i obkradły nas. Może teoretycznie, jak to było za płotem, to niby nie jest moje, ale i tak chamstwo na maksa. A w sumie tak naprawdę to działka kończy się gdzieś tutaj. Także złodzieju, kurwa, oddawaj dynię. I co? Ja zrobię spacer, żeby wam pokazać, jak dynie wyglądają. Znaczy spacer, nie będzie spacer. I też być może, jeżeli traktorek w końcu będzie jeździł, to nabiorę weny i powiem, dlaczego kupiłem taki, a nie inny, a jak nie będzie jeździł, to tego nie będzie. Tak. Dobra. Pokażę wam jeszcze, kto wrócił. Bo tego się nie spodziewać. Pole, pole sąsiada, a na polu były dziki, tu. Także wróciła ona. Wisi i jest razem z nami. Marta. Powitajmy Martę grawami. Brawo, Marta. Tak wygląda nasze pole dyniowe. Czyli zostało z niego nic. Chyba był tu mróz jakiś, tutaj są wiadomo dyńki. No, ale ogólnie wszystko wygląda tak. Tylko chwasty się trzymają. Dobra, idziemy teraz przez ogródek i zobaczycie, ile udało się skosić już. Bo to jest Armagedon jakiś, co tam się wydarzyło. Trzymam was na statywie, bo wtedy może będzie się w niej bujało, chociaż chyba nie. O! Ktoś próbuje odpalić traktor. Idziemy. Macie przy okazji przejście przez działkę. Sorry, że tak trzęsie, ale staram się wstrzymać porządnie. Ale to chyba się nie uda i tak, to jest tak nierówno. Proszę bardzo, czy poznajecie to miejsce? Tam jest jeszcze raz, a tu już jest skoszony. I teraz Bajorko widać. Wyrosła nam wierzba jedna. Tu też tak średnio widać na te zielone. Ona nie wyrosła. Tu. Dobra, Adrian ją tu wsadził i się kłóci, że nie wyrosła. No ale przyjęła się, no. Bo ty to tak mówisz, jak była na tej całej. O to mi chodzi. No nie, sama tu nie wyrosła. Tu nic samo nie rośnie. W rogu jeszcze jest jedna i tutaj gdzieś są też. No ale wyrosła w rogu. Nie. Nagrywa. Tam to przy drodze wyrosła, po drugiej stronie chyba. Wyrosła. Przestań mówić wyrosła, bo mi mylisz. Przyjęła się chyba. Nie pierdol. Mówię jak chcę. I co z tym urządzeniem? Nie będzie jeżdżenia traktorkiem. Kupiłem zły filtr paliwa, zły filtr powietrza.
podłączę jakiś baniaczek na chwilę i go odpalimy i to tyle. To kiedy nim pojeździmy w końcu? Następnym razem, jak się uda chyba kupić tym razem wszystko to, co ma być. Dobra, nie będę tego wszystkiego gadał. Wszystko to gadam na tym filmie, na drugim kanale, gdzie próbuję go ożywić. No, czyli wejdźcie tam. Tam. Rozrusznik naprawiłem. Chociaż tyle. Idziemy może tą butelkę do nalewania paliwa. Wzięłem małą. To chcesz kluczyk do samochodu? No, czyli tak, a ja w tym czasie skosiłam tutaj tą część, co wam pokazałam. Teraz możecie obejrzeć ją z drugiego, innego kadru. Tu można już przejść, powiedzmy, chociaż leży wszystko, bo musiałam kosić tym nożem, bo linka pękała. No i lipa. No ale bajorka jest w miarę odgruzowane. Tutaj nie koszę już, w sensie tego tu pomiędzy, bo boję się, że te krzaki tam, wiecie, skoszę. Więc zostawiam to. I ten. I poczekamy może, aż się uleży to wszystko. W tym sensie, że zaraz będzie zima i to wszystko pozdycha. Wtedy będzie tu przynajmniej się dało pochodzić czy coś. Bo no jakby nie patrzeć, jest tutaj Armagiedon. Wszystko zadusza. I uważamy, że naprawdę ogromnym sukcesem jest to, że ta wierzba dała radę i rośnie, bo cała reszta nie rośnie. W sensie przyjęła się też ta rudbekia od sąsiadki, ona kwitła, ale zarosła, więc było widać, że są żółte kwiaty, ale nawet się nie dało do niej podejść i też no, nie było jak tego skosić, bo jakbyśmy podeszli z kosą, to zaraz ją by też skosiło. Przyjęły się na pewno irysy, te takie drobne, fioletowe. To chyba od mojej mamy i gdzieś tam kupowałam. No, ale nic dziwnego, że się tu przyjęły, a w zeszłym roku sadziliśmy irysy przecież koło bajorka. To też nie było żadnego w tym roku, więc wszystko po prostu się poszło jebać, że tak powiem, pięknie. No i co? I wszystko ogólnie zarosło. I to, co wyrosło nad chwasty, to urosło. Na przykład słoneczniki urosły. Ale sadziłam też te kwiatki, nie pamiętam znowu ich nazwy, te takie pomarańczowe, co mamy też w miejskim ogródku, co dostaliśmy od Adriana mamy. I ogólnie to żaden nie wyrósł też tutaj. Także sukces, że rośnie to kilka roślinek, które sadziliśmy tam, że na przykład, nie wiem, ta jeżówka daje radę, że te rudbekie dały radę w sumie też. Zobaczymy, jak będzie za rok, czy ich nic nie zje. Piwonia rośnie, w tym roku była drugi rok tutaj. Zobaczymy, czy w następnym będzie też. I co jeszcze rosło? A, i hortensje tu sadziliśmy, to też nie wyrosły przecież. I forsycja na przykład też nie wyrosła. Czyżby to był sukces w hodowli? Tak. Rozkładam to sobie, więc pomyślałem, że pogadam chwilę. Wykażę się tutaj ogromną hipokryzją, bo nawet traktorek nie jeździ, a ja już będę mówił o tym, dlaczego kupiłem taki, a nie inny. Ale odpalił. To już jest... Ale odpalił i, krok do sukcesu. I będzie jeździł, bo czemu ma nie jeździć, jak może jeździć. A więc... Budżet na traktorek wynosił od początku max do tysiaka. Ile ja za niego dałem? 1200? Albo coś takiego? 1100 chyba.
Nie pamiętam, no był film o tym, jak kupiliśmy traktorek, to kliknijcie se tu i obejrzyjcie. I ogólnie najpierw szukałem czegoś jednoosiowego, ale jak tam się podliczyło, że tam traktorek kosztował, one też potem poszły mocno w górę. I czy byśmy kupili nowy chiński, czy jakiś tam używany Terawarii, czy inne takie, to i tak wychodziło obok koło dwójki. I w sumie i tak nie mielibyśmy traktorka, tylko mielibyśmy, nie wiem, glebogryzarkę, tak, po wymianie kółek. A my chcieliśmy mieć tutaj traktorek po to właśnie, żeby wozić rzeczy, bo na to tracimy najwięcej sił. Na przykład jak sobie kopię coś, dłubię. No i po co mi to w trakcie przestawiasz? No mów. Nie mam sił do niej. A ja do ciebie. To zgubiłem wątek. Że po to, że go tym cię że rzucić, wozimy tym? Tylko rzeczy i że po to nam żeby było. Oszczędzić trochę plecki i w ogóle, to uznaliśmy, że będziemy ciągać to wszystko traktorkiem. I wyszło mi na to, że skoro wózek już jest, to po wykonaniu zaczepu, który możemy zaprezentować. Albo sobie zobaczcie na drugim filmie. A nie, bo ja go tam nawet nie pokazałem. Gdzie ten zaczep? Tu kurna jest, pod tym wszystkim. Wykonałem zaczep, który teraz do wózka nie pasuje, bo zapomniałem, jak ten wózek jest skonstruowany i że otwory wywierciłem nie, a tak się nie tam, w domu gdzie trzeba. Wymądrzałeś, że wszystko pasuje. No, no, normalnie, nie? Mhm. To wyszło na to, że jest to rozwiązanie najwygodniejsze i najtańsze, taki traktorek, bo on od razu ma siedzenie i nawet jak nie ma przyczepki, to i tak da się na niego wsiąść i nim jechać, co jest wielką zaletą. I też rozważałem takie trochę większe traktorki jednoosiowe, jak już miałem wydać kasę, myślałem może tam odpalić kartę kredytową czy coś, ale wyszło na to. Bo... Kredyt wziąć. Nie na mieszkanie, tylko na traktory. No bo jestem jebanym biedakiem, co chyba widać też w sumie. To po obejrzeniu dużej ilości filmów z takimi trochę większymi traktorkami jednoosiowymi uznałem, że bardzo ciężko będzie tym po prostu w lesie manewrować. No, byśmy się wyjebali co chwila, byśmy kurwa leżeli na glebie. A jak zobaczyłem w ogóle jaki dzik jest wielki, to już całkiem, nie? To średnica zawracania jak żuk. Ja pewnie miałem gdzieś przygotowaną w którejś szufladce w głowie całą przemowę o tym jak i co i dlaczego, ale to wszystko zapomniałem teraz. Także tak. Zwijamy to i idziemy zrywać dynię i wkopywać maliny. A traktorek będzie niebawem. Jeżdżący. Tak. Hajsy z YouTube'a rozjebane, a traktorek dalej nie jeździ. Teraz jak ktoś nie lubi widoku kupy, to przesuwa, a pytanie moje jest takie, czyja to dwójka? Wujaszek Gogle mówi, że szopa pracza, ale nie wiem, jak macie jakieś doświadczenie, bo ja nie mam, a chciałabym wiedzieć, to dajcie znać w komentarzu. Ostatnio trochę popadało. Pisiąt podziałek, czyli 25 litrów na metr, jeżeli dobrze to czytam. Wszyscy pewnie wiedzą, teraz jest sezon mocno grzybowy. W związku z tym szukałem sobie tutaj tego pierścieniaka uprawnego, którego chyba dwa worki grzybni tutaj zaszczepiłem, no to nie będę wchodził i szukał. Ale tutaj też dałem sporo. Nie ma po nim śladu i to już chyba czas, żeby uznać, że było to moje ostatnie podejście do jakiegoś tam zaszczepiania grzybni. W ogródku oprócz dyni królują szparagi, czy królują to bardzo duże
jak to się mówi. No, ale są, tak? Wiemy, że przynajmniej część się przyjęła. Ten jest taki spory. Tutaj, tutaj. O, tam jeszcze dynia zielona, to jej nie widziałem. No. Także w przyszłym sezonie wokół szparagów chociaż może wyściółkuję. A tutaj i tutaj i może też tutaj wszędzie będą dynie, bo to tu rośnie najlepiej, nie trzeba nic przy tym robić. Może do wiosny się odmieni. Dobra, zaczęliśmy misję wkopywania malin. Adrian się tu męczy, bo jest zarośnięte. Ha, kto by się spodziewał, że będzie zarośnięte. Ja trochę tu skosiłam, ale nie widać za bardzo. To jest na grubo wszystko. Ciekawe, co z tych malin będzie. Co wody potrzebuje. Żeby je tam zalewać trochę. Trzy te maliny teraz wsadziłaś? Tak. Okay. Aha, tu jeszcze. To te maliny, które mieliśmy w miejskim ogródku. Nikt ich nie jadł, więc lądują w ziemi tutaj. A tu jodła z ogródka. No dobrze wygląda. Więcej wody, nie, tfu, ziemia jest. Po pyrach tam? Jedyne, co mi do głowy przychodzi. Zobacz, w tym ziemi skądś. A łopatę mogę? No nie, muszę kopać, jest druga przecież. Gdzie? Kartony porozkładane, maliny posadzone. Przynajmniej.
przynajmniej część, nie wiem czy jeszcze tu będziemy sadzić, to się okaże. Choć widzę, że morale spadły dzisiaj. No, także tak to wygląda. Tu ogrodzenie będzie dopiero robione, bo skończyliśmy gdzieś tam. Teraz to już ostateczny luk mali. Nasypana kora i co? Zrębka. Ta zrębka to nie wiadomo co z nią zrobić, bo się do niczego nie nadaje. Bo to te iglaki, nie? Nie, za grubo zmielona. No wiem, no. No i to na tyle. I teraz idziemy dynię ogarniać. Coś chcesz o malinach jeszcze powiedzieć? Oby w końcu się przyjechać. No, przydałoby się, nie? A jak nie, to już nawet nie przywozimy więcej. Dobra, lecimy. No, to zaczynamy od tej największej. Baba Jagi, kurde. Masz w tym drodze, ucinaj. Czyń honory. Kula cię lepiej czy co? Chcę zobaczyć czy uniosę. Może wcale nie jest taka ciężka. No pusta, tak jak ją klepnąłeś. Co? No nie zesrałem się. Fak, ale wiedzę, cały wózek zajmuje prawie. Poczekaj, zrobię zdjęcie. O. To te trzy zbiorę i tam przy płocie, żeby nikt nie ukradł. To wszystko? No zobaczymy, że zawieziemy go. Pakujemy. Ale wielka. A to jeszcze nawet nie zmarła do końca. To jeszcze by rosła może. No a już tam. Wysłałam zdjęcie na grupę, którą mamy rodzinną i mój kuzyn wysłał takiego tego mema. O nie, czekajcie. To, o zobaczcie. No te dynie. Dobra. To zje. Tu już żadnej nie ma, czy jest jeszcze jakaś? No. Tu Adrian szarpie sznur. Przejadę. Z tymi trzema dyniami? Nie no, to już zawiedziemy. To się nagrywa? Czy co? Nagrywa się. Bierzemy tylko te i te przy płocie, żeby już nikt nie kradł, a potem zobaczymy co dalej. Tu widzę jedną ślimaki wpieprzają. Dobra. Tak, ale ona była już jakaś taka... Pauza. I tym akcentem, jak Adrian zmienia paputki, a ja stoję tu, o. Ja stoję tu, o. Chcemy was pożegnać. Dowiecie się, jaką największa dynia miała wagę w konkursie, który już niedługo
będzie miał rozstrzygnięcie. I co? Jajco. I jedziemy, bo zaraz będzie ciemno. Następnym razem może żukiem się tu pofatygujemy, bo dyń to dopiero początek. Będzie ich więcej. Jak? To znaczy one już nie rosną, ale nie ma jak ich zabrać na raz wszystkich. No. Także widzimy się w następnym odcinku. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie prosimy osoby, ale moglibyście coś popisać. Bo jak się w jednym filmie pytałem, czy lubicie chleb, to prawie nikt nie odpisał. Bez sensu. Aha. No dobra, to pa. Słodkiego, miłego życia.